Witam serdecznie w kolejnym tutorialu dotyczącym zarabiania w internecie z grupy Trudna droga do miliona. Dzisiaj chcę poświęcić jeszcze kilka chwil na temat Traffic Monsoon. Dokładnie chcę przekazać i pokazać na pewnych obliczeniach moich doświadczeniu, w jaki sposób się zarabia na Traffic Monsoon, jakie to są kwoty. Dobrze wiadomo, że są i zwolennicy, i przeciwnicy Traffic Monsoon. Jedni mówią, że za mało daje zarobić, inni są zadowoleni, inni jeszcze są całkiem po środku i są dość neutralni do tego programu i nie zamierzają w niego wchodzić, ale też nie będą w jakiś sposób próbowały psuć mu opinii. No nieważne, ja korzystam z programu, jestem z niego zadowolony. Na celu moim nie jest jakaś jego reklama, ale chcę po prostu przedstawić parę faktów, których doświadczyłem sam i w jaki sposób jest możliwość prognozowania sobie, co mnie będzie czekało, tak samo jakbyście weszli w ten program, tak samo możecie sami sobie sprognozować, jak to mniej więcej będzie wyglądało. Jeszcze nawet w sumie zanim się zarejestrujecie, jest możliwość sprognozowania sobie, jak będzie wyglądał wasz zarobek w Traffic Monsoon, ponieważ sam program jest tak skonstruowany, że dokładnie wiadomo, kiedy ile zarobimy. To jest fenomen tego programu moim zdaniem, ponieważ bardzo wiele to rzeczy ułatwia. Nie jest to tak jak w większości reaweniu już raz programa, gdzie nie wiemy, ile de facto za każdą paczkę naliczenia, jakie będą w ciągu doby. Nie jesteśmy w stanie tego obliczyć. Tutaj bardzo dobrze wiemy, że każda paczka w ciągu doby wypracowuje 1 dolara. No i dzięki temu jesteśmy w stanie bardzo wiele sobie obliczyć i dowiedzieć, w jaki sposób nasze zarabianie będzie wyglądało w najbliższym czasie. Powiem tylko tak pokrótce jeszcze, że no, Traffic Monsoon faktycznie nie jest jakimś takim łatwym programem w sensie szybkiego zarabiania, bo nie jest to program do szybkiego zarabiania. Jest on raczej programem, który będzie starał się trwać długo i dawać możliwości większe zarobku. Mam nadzieję, że tak właśnie to wszystko będzie się toczyło. Póki co wszystko idzie bardzo dobrze, choć na forum różne rzeczy można się w internecie doczytać i są sceptycy, którzy myślą, że faktycznie program jest w stanie upadku. Ja tego nie odczuwam i podejrzewam, że tak w ogóle nie jest. Ale czas oczywiście pokaże, nic nie jest pewne, ryzyko zawsze jakieś istnieje. Więc jeżeli chodzi o moje możliwości, są dosyć spore, jeżeli chodzi o Traffic Monsoon. Na dzień dzisiejszy posiadam 55 paczek, co jest moim zdaniem sporym osiągnięciem. Aczkolwiek większość z tego to jest moja inwestycja. Dość w sumie niedawna, no ale uważam, że warto było. Więc co teraz? Przejdziemy do tych takich obliczeń i właśnie na obliczeniach chcę wam pokazać, jak to wszystko będzie wyglądało. Tak jak mówię, w internecie można znaleźć taki kalkulator do sprawdzania zarobków Traffic Monsoon. Ja sobie go troszeczkę przerobiłem, ponieważ dołożyłem sobie poleconych. Wiadomo, z poleconych nigdy nie wiadomo, w jaki sposób i ile się będzie zarabiało. Można tylko przypuszczać, ewentualnie, jeżeli ma się z nimi bliższy kontakt, można się dowiedzieć, jakie są ich plany inwestycyjne, będą chcieli zarabiać i co będą chcieli robić w danym programie. To też w jakiś sposób daje nam jakieś prognozy na to, w jaki sposób będziemy zarabiali. Więc tak jak mówię, jest to tylko do celów prognozowych, do tego, żeby sobie zobaczyć, jak mniej więcej może to wszystko wyglądać. Nie jest to nic pewnego. I tak to trzeba po prostu rozumieć, tak? Jest to kalkulator, który nam ma pokazać tylko i wyłącznie, w jaki sposób może nasza inwestycja się rozwijać i
co z tego będziemy mieli, jakie zyski. Moim celem jest tylko przekazanie i pokazanie tutaj paru istotnych faktów, których na zasadzie tego zwykłego kalkulatora, który był, nie da się dokładnie zaobserwować poza tym, ile zarobimy na własnej inwestycji. I od tego właśnie zaczniemy. Chcę Wam pokazać, ile jesteśmy w stanie zarobić na własnej inwestycji. I tutaj dla przykładu to będzie inwestycja $500, ponieważ uważam, że większość osób na pewno nie będzie zaczynało od Traffic Monsoon, a prawdopodobnie zacznie od innych programów. Jak się już dorobi, może w końcu sobie tam zainwestuję w Traffic Monsoon. Ja właśnie tak robiłem. Najpierw zaczynałem od mniejszych kwot, w mniejszych programach. Później zacząłem w Traffic Monsoon od jednej paczki. I tak jakoś to wszystko się zaczęło. Dlatego pokażę, jak wygląda zarabianie od $500, bo to właśnie, tak jak mówię, $500, jak już ktoś w programach siedzi, to już nie jest duża kwota. Znaczy jest duża, ale jest na tyle rozsądna, że wiadomo, że to jest dobra opcja, aby coś zarobić, bo małe kwoty dużo nie zarabiają i tak trzeba dużo czasu, a w szczególności w Traffic Monsoon sporo czasu jest potrzebne, by się rozwinąć, bo wiadomo, że z jednej paczki, która kosztuje $50, dostajemy zwrot 10%, czyli $5, czyli łącznie za jedną paczkę dostajemy $55 po 55 dniach dokładnie. Każdego dnia $1 z jednej paczki, więc po 55 dniach nam się zwraca 10% naszej wpłaty w paczkę. Bo de facto nie możemy tego nazywać inwestycją, bo żaden program nie nazywa inwestycjami tego, że my tam wpłacamy pieniądze. To jest po prostu zakup paczek reklamowych i tak to trzeba traktować. Dobrze, więc nie przedłużając, piszę sobie tutaj, że zaczynamy naszą przygodę w Traffic Monsoon z 10 paczkami, bo tyle kosztuje, taki jest koszt paczek, czyli $500. Jak od razu widzicie, tutaj mi się wszystko pouzupełniało w tym kalkulatorze. Tutaj, jak widać, mam rubrykę dni, co oznacza, że mam wyszczególniony dokładnie każdy dzień, który będzie następny, czyli wiem, ile w jaki dzień zarobię i co w danym dniu będę miał. Co jest dosyć istotne w Traffic Monsoon? No jest taka zasada: 91% reinwestycji, 9% do wypłaty. Jest to dobra zasada, ponieważ jest to spora reinwestycja, która daje nam możliwość na większe zarobki w późniejszym czasie, a do tego właśnie dążymy, żeby wyrobić sobie jakieś pieniądze później. No i 9% do wypłaty. Oczywiście nie polecam tego na starcie. Tutaj troszeczkę ten kalkulator nie wszystko tak obejmuje, jak myślałem, ale postaram się to w jakiś sposób wytłumaczyć w inny, prostszy sposób. W każdym bądź razie, co nas tu będzie interesowało? Będą interesowały nas aktywne paczki. To, ile będziemy mieli do ile możemy wypłacić. I nasz bilans pieniędzy, choć troszeczkę mniej, ponieważ to tylko jest w celach takich, żeby widzieć, w którym momencie sobie kupimy paczkę, tak? Tutaj po 5 dniach. Tu po kolejnych 5, tu już po 4. I to tylko jest w takich celach właśnie, żeby wiedzieć mniej więcej, w którym dniu będziemy musieli kupić nową paczkę. Kolejna rzecz, która jest istotna, to fakt, że tym wszystkim będziemy uczestniczyli tylko parę minut dziennie, tak? Czyli wchodzimy, wyklikujemy 10 reklam, nie bawimy się w cashlinki i kupujemy paczki w danych dniu, kiedy już mamy uzbieraną odpowiednią ilość pieniędzy na naszym koncie. To jest takie minimum, które trzeba włożyć w ten program, żeby coś zarabiać, czyli jakieś 5 minut dziennie, maksymalnie 10, jeżeli coś tam chcemy się jeszcze rozejrzeć gdzieś.
I to jest wszystko, co musimy zrobić, czyli wyklikać 10 reklam plus kupienie paczek, jak już nam się uzbiera odpowiednia ilość pieniędzy na kolejną paczkę. Tak jak wspominałem, tu mam wszystko podzielone na poszczególne dni. Kolorami takimi pomarańczowymi zaznaczyłem sobie kolejne miesiące. Kalkulator sobie przygotowałem tak w celach, jakbym chciał zaczynać od początku roku, czyli od 1 stycznia. Czyli w Sylwestra, w Sylwestra sobie wpłacam $500, kupuję 10 paczek. Dokładnie. I 1 stycznia. Znaczy, jakbym miał to być 24 godziny, to dokładnie bym musiał w Sylwestra, ale o północy, czyli nie nowy rok, przejście, tylko 31. A czy z 30 na 31 dokładnie o północy wpłacić $500, kupić paczki po to, żeby minęły 24 godziny na 1 stycznia. Ale nieważne. Ważne, można by to zrobić i o innej godzinie, byleby co 24 godziny sobie to mniej więcej patrzeć. Czyli przykładowo w Sylwestra rano, godzina 8, wpłacamy $500, kupujemy 10 paczek. Następnego dnia, czyli w nowy rok, 1 stycznia, godzina 8 rano, mamy $10 na naszym koncie. Bo po 24 godzinach każda paczka wypracowuje $1. I w ten sposób dokładnie wiemy, kiedy właśnie zarobimy to, co potrzebujemy, by mieć kolejne paczki. W ramach zasady 91 na 9 moglibyśmy wypłacić 9% z tego, co żeśmy zarobili w ciągu tej doby, no ale nie mielibyśmy wtedy na paczkę. No i tu jest ten mankament taki malutki tego kalkulatora. Ale to się da troszeczkę obejść, ponieważ nie musimy wypłacać dzień w dzień. Możemy to robić co jakiś czas. Byle to było 9% lub mniej, jeżeli ktoś uważa, że nie potrzebuje tych 9%. Ja nie potrzebuję ich, więc wypłacam dopiero wtedy, kiedy jakąś pieniądze bym potrzebował. Póki co jest to dla mnie 100% reinwestycji. I tak sobie każdy dzień można poszczególnie tutaj sprawdzić. Ja nie będę już tutaj patrzył dokładnie dzień po dniu. Przygotowałem takie sobie podsumowanie, zaraz do niego przejdziemy. Chcę tylko tutaj jeszcze pokazać, że tutaj jest suma zysku, czyli w tym kalkulatorze sobie zrobiłem podsumowanie, ile już w którym dniu będę miał łącznie wypłaty, gdybym zaczął wypłacać, tak? No ale tak jak mówię, tu jest ten mankament, bo jak wypłacę, to nie będę miał na paczkę tutaj, tak? Bo $50 nie będę miał. Jeżeli do tego momentu wypłacę 4,50, to tyle mi braknie, by kupić nową paczkę. Więc tu jest taki mały mankament. Można to później dopiero tą zasadę, myślę, wypłacania sobie zacząć. Na starcie nie polecam. A przynajmniej do takiej opcji, że jeżeli mamy mieć wypłaty dolar, powiedzmy 53 po całym pierwszym miesiącu, czyli po styczniu, to nasze paczki muszą wygenerować przychód na tyle, by móc kupić następną paczkę, jak będzie $50 i znowu sobie wypłacić. No. Jest to do zrobienia, myślę, ale trzeba troszeczkę pomyśleć nad tym, w jaki sposób, by nie utracić tej płynności, dokładnie takiej, jak jest w tej kalkulatorze, czyli dokładnie jak mamy $50, to wykupujemy kolejną paczkę. Jakoś to samo później sam się poukłada i wyjdzie. W każdym bądź razie, przy pełnej reinwestycji, bez wypłat takich codziennych, tylko przykładowo raz w miesiącu, pod koniec najlepiej. No i wtedy myślę, że ta płynność będzie zachowana w jakimś stopniu. Bo wiadomo, oprócz tego, że tutaj sobie kupujemy paczki, to jeszcze możemy w jakiś inny sposób zarobić, na przykład chociażby na tych cashlinkach, które nie są tutaj brane pod uwagę, tak? Ja oczywiście z nich nie korzystam. Ale powracając do tego, w jaki sposób by wyglądała miesięczne rozliczenie przez najbliższe 2 lata przy zakupie 10 paczek, wygląda mniej więcej tak. Pierwszy rok naszej
reinwestycji wyglądałby w ten sposób, że na koniec stycznia mielibyśmy 18 paczek, luty 20, w marcu już 25, 27 i tak do końca roku byśmy uzbierali 62 paczki. Czyli z 10 zrobiłoby się 62, oczywiście w ciągu roku, co nie jest to krótkim okresem, ale uważam, że też nie jest długi. I ktoś może powiedzieć, że to no fajnie, ale to jednak za dużo się nie zarabia. Ponieważ jakbyśmy wypłacali po 9%, to łącznie za cały rok byśmy mogli wypłacić 1146 dolarów. Podejrzewam, że jakbyśmy to wypłacali, to i tak tych 62 paczek byśmy nie uzyskali. Ale myślę, że taka reinwestycja to jest właśnie normalna, tak, że 9% wypłacamy, a resztę reinwestujemy. Ktoś chyba nie do końca ten kalkulator przewidział tak, jak powinno wszystko. Chyba, że ja o czymś nie wiem i ten kalkulator sam jednak wylicza tak, jak powinien. Ale bazując na tym, tak to mniej więcej będzie wyglądało. Co ważne, to jest pierwszy rok. Pod koniec drugiego roku już mamy 4000 dolarów więcej. Więc bardzo dobrze widać różnicę pomiędzy jednym rokiem zarabiania, a dwoma latami zarabiania. Z malutkiej kwoty robi się już naprawdę bardzo duża. I tutaj już na koniec mamy 220 paczek, co jest już kolosalną ilością paczek, którą możemy mieć na koncie. Teraz sobie pomyślcie. Trzeci, czwarty rok. Co z tego by było? Przecież to już są ogromne wtedy pieniądze. A myślę, że program naprawdę jeszcze długo będzie ciągnął. Bo jak na razie to idzie bardzo dobrze, w dobrym kierunku. Oby tak dalej i każdy będzie mógł nas zarabiać. No wiadomo, jak się popatrzy na te cyferki, no to faktycznie może to trochę przerażać i program może w końcu dojść do takiego punktu, gdzie już te zyski jednak będą zbyt wysokie i nie da rady. No ale to jest ryzyko, które każdy, kto wchodzi w programy, w jakiś sposób akceptuje. No i tak wyglądałaby inwestycja w 10 paczek na starcie, bez jakichś konkretnych dodatkowych środków, które moglibyśmy wpłacać czy mieć z poleconych. Czyli tak jak przypominam, jest to 1150 niecałe dolarów w ciągu roku, a w ciągu dwóch lat 5250 niecałe dolary. Przy pełnej reinwestycji bym musiał powiedzieć, tyle byśmy mogli po dwóch latach wypłacić, żeby normalnie później dalej funkcjonować w tym programie, czy nawet więcej byśmy wypłacili, tak byśmy funkcjonowali dość dobrze w tym programie. Ale takie są założenia tego kalkulatora, żeby mniej więcej to pokazać. Kolejny scenariusz, który sobie można wyobrazić, to w jaki sposób by wyglądał nasz zarobek już przy osobach poleconych, nie biorąc pod uwagę osób poleconych, które wykupują reklamy oraz osoby, które klikają w cashlinki albo które mają paczki zakupione, ale oprócz tego inwestują w reklamę i sobie jakąś zakupują, czy też klikają w cashlinki. Po prostu chodzi tylko o pieniądze, które będziemy mieli za zakup paczek przez naszych poleconych. I nic więcej. I założmy sobie, że będziemy mieli trzech poleconych do tego momentu, jak zacznie nam się nowy rok. I tak się z nimi dogadaliśmy, że inwestujemy w tym samym dniu, czyli w Sylwestra. Robimy wszyscy inwestycje. My zainwestowaliśmy 500 dolarów. Pierwszy polecony, który miał już więcej pieniędzy z innych programów, też postanowił wpłacić 500 dolarów i kupić 10 paczek. Drugi polecony już nie był tak bogaty, ale coś tam miał i kupił tylko 5 paczek, a trzeci miał możliwość zakupu tylko 2 paczek i od tego chcę zaczynać. Co jest w tym wszystkim istotne? Trzeba pamiętać, że każdy z tych poleconych
w tym kalkulatorze i na tych obliczeniach także reinwestuje w taki sam sposób jak my. Czyli uzbiera odpowiednią ilość pieniędzy, na paczkę kupuje nową paczkę. I trzyma się też tej zasady 91% na 9%. Czyli 91% reinwestuje, 9% wypłaca. I to są właśnie te kwoty, które tutaj za chwileczkę będą pokazywane w tej relacji. Przejdźmy teraz do podsumowania, jak to będzie wyglądało przy takiej inwestycji. Znaczy, znowu źle mówię, inwestycji, to nie jest inwestycja, tylko przy zakupie paczek naszych plus naszych poleconych, trzech tylko i wyłącznie. Gdy ktoś ma więcej, no to jest super. I tak, jeżeli chodzi o pierwszy nasz rok zarabiania w takim systemie, czyli 10 paczek my, 10 paczek jeden, 5 paczek drugi i dwie paczki trzeci polecone. Na początku stycznia moglibyśmy przez styczeń wypłacić 44,74 i dalej sobie funkcjonować. Gdybyśmy te 9% chcieli sobie wypłacić na koniec grudnia, czyli mielibyśmy już 202 paczki, popatrzcie jaka to jest wielka różnica. Zaczęliśmy z 10 paczkami, 3 referralami, które też jakoś super dużo nie mieli, bo łącznie zakupili 17 paczek. I my na koniec roku mamy już 202 paczki. I możemy uzyskać wynik 2733 dolary do wypłaty. Czyli de facto 1600 dolarów więcej niż bez jakiejkolwiek promocji i zarabianiu na prowizjach. Tak? No to jest ogromna różnica, mi się wydaje. Dlatego, tak jak wspominałem, wielki potencjał tutaj w Traffic Monsoon to są nasi poleceni. I dzięki nim możemy sporo wypracować, tak? No, zresztą tutaj widać, mam taką rubrykę też przygotowaną z prowizjami z poleconych. Tutaj na prowizjach do końca roku byśmy zarobili 2155 dolarów, co jest bardzo dużo. Czyli większość tego, co byśmy wypłacili, to jest to, co żeśmy zarobili na poleconych. No, reszta to jest oczywiście za reinwestycja w paczki, tak? No, ale jak widać, to jest 600 zł, troszeczkę ponad 600 zł, tak? 600, niecałe 600 zł różnice pomiędzy tym, co my płacimy, a tym, co będziemy mieli z prowizji. Dobrze, no to są takie nie za duże, można powiedzieć, kwoty, takie dosyć standardowe, jeżeli ktoś wejdzie w jakiś dobry program Reavenishers, który ma start z dużymi naliczeniami, no, to zarobi to spokojnie w ciągu miesiąca, tak? Mówi, no tutaj muszę rok na to czekać. No dobrze, no jest to rok, ale wydaje się, że być pewnym rokiem, w miarę pewnym, bo wiadomo, nic nie jest do końca pewne w 100%. Dlatego ja wolę programy typowo takie, które mniej mi dają zarobku, ale długotrwałe, tak? Żebym mógł później sobie po prostu wypłacać pieniądze, część, a dalej pracowały, tak? No i tak miesiąc trochę sobie wypłacać. Co widać tutaj później, w drugim roku to już nie są takie małe pieniądze, bo w miesiąc wypłacać sobie po 1000 dolarów, no to jest dużo. Znaczy tutaj na początku może tak. Chociaż tutaj łącznie na koniec drugiego roku, gdybyśmy wszystko reinwestowali i tylko 9% wypłacali, to byśmy mogli wypłacić 21 tysięcy. Czyli średnio 1500 dolarów na miesiąc, tak? Po 2 latach. No to nie są moim zdaniem małe kwoty, ale każdy sobie sam odpowie na te pytanie. Czy to jest mało, czy to jest dużo. Podsumowując też drugi rok, widzimy, że już na koniec drugiego roku mielibyśmy 194 paczki. No to jest już ogrom, bo 1194 paczki, przepraszam. Co to oznacza? No nie mniej, nie więcej, ale 1194 dolary na dzień, tak? No, trudno nie jest to obliczyć, skoro każda paczka wypracowuje 1 dolara na dzień. Także weźcie pod uwagę to, że każda paczka, którą tutaj widzicie, to jest
tylko dodać znaczek dolara i to jest ilość pieniędzy, którą zarabiamy w ciągu dnia. No moim zdaniem to nie jest dużo. Żeby zainwestować taką kwotę, a później wyciągać takie spore pieniądze. No, każdy z Was oczywiście sam sobie będzie odpowiadał na te pytania. Ja myślę, że ta prezentacja w jakiś sposób Wam troszeczkę naświetli to, w jaki sposób wygląda to zarabianie w Traffic Monsoon. Każdy sam będzie widział na początku, że to faktycznie bardzo, bardzo długo trwa, zanim cokolwiek się osiągnie. Sam miałem tak, bo tak jak mówię, zaczynałem od jednej paczki, co w ogóle jest, zresztą pokażę Wam, jak to wygląda od jednej paczki, gdyby ktoś zaczął i jeszcze bez jakichkolwiek wspomaganych osób typu poleconych, to już w ogóle będzie masakryczna kwota, malutka taka po tych latach. Jak widzicie, po pierwszym roku bym dopiero miał zwrócony mój wkład i łącznie bym miał 4 paczki. Gdybym tylko reinwestował to, co mi się nazbiera, no to jest nic, tak? Chociaż po 2 latach już bym miał tych paczek 11, czyli przebicie 10-krotne de facto. Ale co z tego, jak na tym zarobię jeszcze tylko 268 dolarów w ciągu 2 lat, to jest nic w zasadzie, tak? Dlatego warto wiedzieć, że jak już wchodzi w Traffic Monsoon, to albo z dużą kwotą, a na pewno trzeba szukać jakieś osoby polecone. Myślę, że 3 w zupełności osoby wystarczają, by dobrze funkcjonować w programie, a jak ktoś ma ich więcej, no to już w ogóle jest mistrzem i ma takie zarobki, że nie trzeba niczego szukać. Dobrze, ja Wam pokażę taką opcję dotyczącą na przykład mojej możliwości na dzień dzisiejszy. Ja tutaj mam zrobionego screena specjalnie z moimi poleconymi. Mam ich 2, 4, 6, 8, 9 poleconych, z czego 4 jest aktywnych, ale tylko 3 kupuje paczki, jedna osoba kupuje po prostu tutaj sobie reklamy, z czego ja też mam pieniądze, ale mnie interesują do tych obliczeń tylko osoby, które są aktywne poprzez zakup paczek. Jak dobrze widzicie, mam tutaj pierwszego, który ma 34 paczki na dzień dzisiejszy, drugą osobę, która ma 25 paczek i jedną osobę, która się dość niedawno zarejestrowała i to jest tylko jedna paczka. Ja to wklepię w mój kalkulator, pokażę Wam, jak to będzie wyglądało, jeżeli będziemy się trzymali dalej tej zasady, którą się trzymamy. 91 na 9. W jaki sposób będą wyglądały moje zarobki w najbliższym czasie. Dodam tutaj bardzo istotną rzecz, z tego co już widzicie pewnie. To tutaj pierwsza osoba, którą mam poleconą, ma już 14 osób, które się zapisały do Traffic Monsoon z jego polecenia. Nie wiem, ilu z nich jest takich, co płacą, ale podejrzewam, że nawet gdyby coś to jest ich na pewno więcej niż u mnie, tak? 14 osób, przynajmniej myślę, że z 5 przynajmniej reinwestuje. Ale to jest i tak bardzo dużo, jeśli ta osoba, bo nie wiem, czy to są sponsory, osoby, które są ogólnie zapisane przez jego reflink, czy to są osoby aktywne. No nieważne, ale ma 14 osób, więc jak się chce, to się faktycznie da znaleźć osoby, które się zapiszą przez nasze linki. Więc myślę, że te 3 osoby, które będą aktywnymi naszymi referami, to naprawdę nie jest jakiś duży problem, by znaleźć. No więc tak, 34, 25, 1. 34, 25 i 1. I ja na dzień dzisiejszy mam 55 paczek. Zakładamy, że właśnie równo w tej chwili żeśmy te paczuszki wszystkie sobie kupili, czyli ja 55, moi poleceni 34, 25 i 1. One już zostały pewnie wcześniej kupione, w moim przypadku dzisiaj kolejna, ale to nieistotne, ponieważ tak czy siak dalej będą te same przychody, tak? No mam 55 paczek, więc 55 dolarów dziennie będę z niej miał. Tak samo mój polecony 34 dolary dziennie z niej będzie miał.
i zwrócą się w 55 dolarach, tak? Chcąc, nie chcąc, więc te obliczenia troszeczkę będą się różniły w czasie z tym, co się zarobi w faktycznym czasie, niż w tym, który jest tutaj w tej tabeli, ale pokażę mniej więcej, ile na tylu paczkach się wypracuje i się zarobi. Nie będziemy patrzyli tutaj na poszczególne dni, bo to nie ma sensu. Chcę pokazać, jak to wygląda w skali miesięcy. I tak, gdybym teraz to był 1 styczeń, znaczy byłby Sylwester, no tak, 1 styczeń, i bym wpłacił te pieniążki, to na koniec pierwszego miesiąca, czyli stycznia, miałbym już 118 paczek. Mógłbym wypłacić 236 dolarów. Z poleconych bym miał 540 dolarów. Na koniec lutego już bym miał 144 paczki. No i tak popatrzcie, na koniec roku już bym miał 882 paczki i bym mógł wypłacić 12 542 dolary. Jak widzicie, są to spore sumy. Po roku czasu, moim zdaniem, faktycznie ktoś może wypracować takie kwoty bez większego problemu i w innych programach, tak? Tylko wiadomo, Traffic Monsoon już działa kilka miesięcy bez większego problemu, bez jakichś afer większych. Wiadomo, jakieś trudności tam po drodze zawsze się znajdują, ale działa i ma się na tyle dobrze, że jeszcze podziała sporo. Więc można sobie tak to założyć, tak? A większość programów, w których byłem, z Reavenisher, z typu ClickShare Pro, AdSurfers, IntelliShares, były to, powiedzmy, dobre programy, ale krótkoterminowe, tak? Wystartowały, szybkie naliczania, dużo kasy każdy zbił, przynajmniej z tych, co dużo wpłacili. I po miesiącu, dwóch, czasem trzech, program znikał i koniec przychodu. No i na tym się kończyła przygoda z pieniędzmi, tak? Coś się zainwestowało, się zwróciło, się zarobiło i koniec. Mnie interesuje, tak jak już wcześniej wspominałem, dłuższy zarobek, ale mniejszy, ale dłuższy, który będzie trwał. Trwał najlepiej latami, tak? Żebym mógł sobie wyciągać pieniążki i normalnie z nich de facto żyć i sobie opłacać, co tam mi potrzeba. Bez jakiegoś myślenia, czy ten program dłużej będzie trwał, czy nie. Wiadomo, Traffic Monsoon nie daje tej gwarancji i ja też tej gwarancji nie daję, że on będzie trwał latami, ale po tym, co widzę z mojego doświadczenia, myślę, że jeszcze długo, długo potrwa, zanim on całkowicie upadnie. I wracając do tego podsumowania, jak patrząc już na drugi rok, to sobie zobaczcie, jaka tu jest już kwota na drugi rok. Po 2 latach jest 90 tysięcy dolarów wypłaconych, co jest 9%, to 9, to jest 9% tego, co bym mógł wypłacić. Pamiętajcie, to jest tylko 9% tego, co mogę wypłacić. Czyli chcąc, nie chcąc, to jest 90 tysięcy, to jest prawie 100 tysięcy, to po 2 latach można mieć milion. Jakbyśmy wszystko wypłacili. Później, przykładowo, przez 2 lata inwestujemy. W tym momencie, na koniec grudnia, 31 grudnia, mówimy, że od 1 stycznia po 2 latach wypłacamy wszystko, co mamy, czyli te 4928 paczek. W 55 dni nam się zwróci, bo tak jest, tak działa ten program, że po 55 dniach każda paczka się zwraca. Więc nawet gdybyśmy kupili w ostatnim dniu grudnia jeszcze paczkę, to po 55 dniach ona nam się zwróci i wszystkie inne, które po drodze były. Czyli po 2 latach jesteśmy w stanie wypłacić praktycznie milion dolarów. Mało, dużo, każdy sam oceni. Wiem, że te cyferki są kolosalnie duże i trudno jest w to uwierzyć. Jednak sam widzę, jak szybko licznik w moim Traffic Monsoon tutaj teraz leci. No faktycznie, niedawno miałem tylko 2000, a już prawie 1000 więcej jest na liczniku. No to jednak dużo swoje robi. To, że mamy więcej pieniędzy, bo szybciej się one zwracają, a i tak jeszcze dochodzą nasi referale, nasi
nasze osoby, które zostały przez nas polecone, znaczy my im poleciliśmy Traffic Monsoonida. Dzięki nim też mamy dodatkowe zasilenie naszego konta w Traffic Monsoon i dzięki temu zarabiamy coraz więcej oczywiście. No i nigdy nie wiadomo, jak to z tymi poleconymi będzie, to oczywiście wszystko tutaj, tak jak mówiłem, jest tylko na założeniach typu, że każdy z nas inwestuje w taki sam sposób i tylko 9% wypłacamy. Myślę, że te wyniki, które tutaj będą, plus to, co wcześniej widzieliście, w jaki sposób wam pokazało, jak działa Traffic Monsoon i ile można na nim zarobić i jak to zarobić. De facto chodzi o sam zakup paczek, tak, że non-stop kupujemy paczuszki, jak tylko nam się uzbierają pieniądze. Ja dzień w dzień, bo codziennie mogę kupić paczkę, bo tyle już mam paczek, że takie kwoty już są, że codziennie kupuję jedną, a wczoraj kupiłem dwie, bo tyle mi się uzbierało. Więc przy takim założeniu mniej więcej takie pieniądze są, jesteśmy w stanie wypracować w Traffic Monsoon. Więc na tym kończę ten tutorial. Myślę, że w jaki sposób rozświetliłem to, ile pieniędzy jesteśmy tutaj w stanie wypracować. Więc do zobaczenia w najbliższych tutorialach, jakie się będą pojawiały.